Artur Urbański, czyli reżyser, scenarzysta, jak również aktor, który zagrał w tym filmie główną rolę. Dzień dobry. Karolina Porcari. Włodzimierz Niederhaus, czyli producent, i Piotr Sobociński junior, i Michał Sobociński, czyli autorzy zdjęć. Dzień dobry. Ja jestem, tak jak Państwo, dopiero świeżo po zobaczeniu tego filmu, więc jeśli nasza dyskusja będzie nieco chaotyczna z mojego powodu, to bardzo Państwa za to przepraszam, ale tym bardziej jestem ciekawa tych Państwa opinii, też takich na gorąco, jak są moje. Ale zanim tymi opiniami i tymi pytaniami dotyczącymi samej treści filmu się tutaj podzielę, to chciałam zapytać o tego najmłodszego z aktorów, których widzieliśmy na ekranie. Kto to był? Możemy czegoś więcej się dowiedzieć o tym malutkim dzieciątku? Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Bardzo dziękuję, że Państwo znaleźliście chwilę czasu na obejrzenie filmu i możemy przez chwilę o tym porozmawiać. Ten najmłodszy człowiek był moim synem, ma na imię Józio. Bardzo, bardzo zawodowo podszedł do tej pracy. No i tyle. Jestem bardzo zadowolony z efektu. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak fajnie. Ale z Józia samego czy z kim? Z efektu naszej współpracy. No bo to zawsze jest ryzykowne. Nie, jeszcze jest mniejszy niż Józio i było ich dwóch. Bo chodziło ci o Józia, znaczy w sensie o Józefa Urbańskiego, tak, który grał o tego niemowlaka. No to było ich dwóch. Bo ich dwóch też podeszli bardzo zawodowo. Ale no to byli po prostu, to może tyle. Ponieważ przepisy są takie, że dziecko, które występuje w filmie, może być na planie tylko 6 godzin, a plan na ogół jest dłuższy, w związku z tym, żeby zabezpieczyć się jakoś produkcyjnie, no musieliśmy mieć dwoje dzieci. I po tych 6 godzinach jedno dziecko musiało zjeżdżać do domu, a wtedy zaczynało grać drugie dziecko. No i tak to było. Bo dlaczego to pytam, dlaczego od tego zaczęłam? Bo faktycznie ta, z jednej strony ta opowieść jest bardzo mocno symboliczna i taka metaforyczna, a z drugiej strony jest właśnie ta cielesność bardzo mocna podczas tej sceny porodu i też podczas właśnie fotografowania tych zwłok. I przyznam się, że mi akurat to połączenie, ta opozycja bardzo się podobała, aczkolwiek po prostu ta cielesność tak mocno jakoś na mnie zadziałała. Czy dla Ciebie właśnie to było na tyle ważne, że wiesz, że to tak działa po prostu na widzów? Nie, to jest trochę tak bardziej związane z kompozycją, to znaczy zarówno w muzyce, jak i w filmie. Taką rzeczą podstawową jest kontrapunkt, prawda? Czyli szukanie jakichś opozycji, które no, zderzone ze sobą dają energię pewną. No i to stąd się tam wzięło. Powiedz, dlaczego ten temat, właśnie nie powiem tyle ojcostwa, czy w ogóle rodzicielstwa, siedzi w tobie ciągle tak mocno. Znaczy, chciałabym zadać pytanie, na ile osobista jest ta historia, aczkolwiek nie wiem, czy mam prawo do takiego pytania, więc zapytam o sam temat właśnie rodzicielstwa i sam temat ojcostwa. Dlaczego to tak mocno w tobie siedzi? Dlaczego to tak mocno przepracowujesz? Bo jestem wrażliwym człowiekiem. To znaczy tak, jeszcze raz, jakie było pytanie? O ojcostwo. Ojcostwo. Ojcostwo i rzeczy osobiste w tym filmie. Znaczy tak, punktem wyjścia do tej historii, do napisania tej scenariuszy była taka koincydencja i to jest coś, co mi się przytrafiło. Mianowicie koincydencja narodzin i śmierci, prawda? Ponieważ ja w przeddzień narodzin swojego dziecka otrzymałem wiadomość o śmierci ojca. No i właściwie to jest jedyna rzecz, jaka jest ze mnie. No, a to mi się wydało jakimś takim bardzo intrygującym początkiem i wejściem w temat
właśnie w temat ojcostwa, znaczy takie zadawanie sobie pytań, czym jest ojcostwo, czy, co to znaczy być ojcem dzisiaj, kim był dla mnie mój ojciec, czy ja w jakiś sposób jestem przygotowany do bycia ojcem, czy on mnie nauczył bycia ojcem, czy jak to działa. I teraz tak, wydaje mi się, że w ciągu ostatnich kilku lat powstało kilka filmów na ten temat. A więc to był chyba Lęk Wysokości, prawda? Był jeszcze jakiś film. Tak, tak, był jeszcze Raptum. Wydaje mi się, że to jest temat, który bardzo, bardzo mocno wchodzi teraz. Znaczy, że bycie ojcem, ojcostwo, jakieś takie ukonstytuowanie się mężczyzny w relacji dzisiaj w rodzinie, to jest coś, o czym powinniśmy rozmawiać i coś, co jest niezwykle ważne z tego powodu, że te rodziny tak naprawdę przestają istnieć albo istnieją na chwilę, prawda, i się zmieniają. W związku z tym pozostaje jakaś taka ogromna luka w dzieciach, w ludziach, które na ogół zostają przy matkach, i w braku wzorca. W braku wzorca i w braku tak naprawdę wiedzy i świadomości, co to znaczy być ojcem. Wydaje mi się, że jest to, zresztą kilka tygodni temu, nie wiem, czy może Państwo, niektórzy z Państwa mieliście okazję przeczytać, był jakiś taki bardzo szeroki artykuł w Gazecie Wyborczej. Była to rozmowa z profesorem Zimbardo, francuskim psychologiem, który właśnie od jakiegoś czasu bardzo skoncentrował się na tym temacie, znaczy na tym temacie mężczyzny dzisiaj. I no, konkluzja jest taka, że ten mężczyzna dzisiaj ma coraz mniej szans, ponieważ ten mężczyzna od dziecka jest otoczony przez kobiety, wychowywany przez kobiety i właściwie tak na dobrą sprawę, kiedy staje się no, fizycznie dorosłym i emocjonalnie dorosłym człowiekiem, on nie ma pojęcia, co to znaczy, on nie ma pojęcia, jaka jest tak naprawdę jego rola w rodzinie, jego rola w społeczeństwie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym na ogół dzieje się tak, że ucieka. Teraz ucieka w różne strony. Jest to związane no, z takim strachem przed tym, no kim być, to czeka nas wszystkich. W związku z tym wydaje mi się, że mimo iż no, powstało kilka filmów i o tym się mówi, że to jest dopiero początek jakiejś długiej dyskusji na ten temat. Mam nadzieję, mam nadzieję. Co dla Ciebie w takim razie znaczy być ojcem? I czy w ogóle wiesz, bo ja nie wiem, czy taką rzecz można wiedzieć, prawda, w pewnym momencie, że tak, już teraz wiem. To chyba jest bardzo, bardzo jakaś indywidualna sprawa i każdy działa tutaj niezwykle intuicyjnie. Natomiast no, moje refleksje są takie. Nakręciłem jakiś czas temu film Bellissima, prawda, który jest w pewnym sensie takim, że ojciec jest w pewnym sensie rewersem tamtego filmu, prawda, bo on trochę na ten sam temat. Konkluzja jest taka, że choćbyśmy nie wiem jak uciekali od tego, kim byli nasi ojcowie, kim były nasze matki, choćbyśmy nie wiem jak się nie zgadzali z nimi, to tak naprawdę nie mamy zbyt wiele szans, żeby uciec. Po prostu no, musimy działać dalej i niestety będziemy bardzo podobni i będziemy popełniać ich błędy. Czyli jest się ojcem z przymusu? Tak to można odebrać? Można tak powiedzieć, jest się ojcem z przymusu. Oczywiście jest to najpiękniejsza rzecz, jaka mi się w życiu przytrafiła. Ale jest się dzieckiem swojego ojca z przymusu i nie ma od tego, nie ma zmiłuj się. O, tak. Proszę Państwa, czy macie pytania tutaj do twórców? Dotyczące tego filmu? Nie mam na razie. Nie mam takie pytanko, bo tak mnie zaintrygowało, dlaczego w jednym filmie jest aż takie duże nagromadzenie takich różnych złych postaci, nazwijmy to w cudzysłowie, tak? Bo, znaczy, z mojego punktu widzenia,
urodzenia już sama ta historia tej rodziny była już wystarczająca. Natomiast jeszcze no, ten sąsiad plus ta trudna sytuacja tej dwójki młodych ludzi, czy nie za dużo? Tak? Jak na jeden film. Trochę się zastanawiam, trochę nie wiem, co pani odpowiedzieć. To czy nie za dużo, to widzowie powinni odpowiedzieć. Jeśli pani ma taką refleksję, to może to jest za dużo. No jest to kwestia, jak ja wiem, już mojego temperamentu, te postaci. Film opowiada się na kilku płaszczyznach. No pierwsza płaszczyzna jest to taka płaszczyzna fabularna, prawda, w której można się, można obserwować losy tych wszystkich ludzi i relacje z innymi ludźmi. Natomiast no, każda z tych postaci, czy każda z tych sytuacji również jest jakimś znakiem, prawda? Ponieważ w filmie porozumiewamy się znakami w ogóle, w sztuce. I w życiu również, prawda? No bo mowa, język to jest też pewnego rodzaju znak. No i teraz tak, starałem się znaleźć takie znaki, które moim zdaniem oddały po pierwsze, no przeniosłyby jakąś myśl, którą chciałem widza zainfekować. A druga rzecz, no to dałyby emocje, prawda, co dla mnie w filmie jest najistotniejsze. Znaczy film bez emocji nie istnieje, bo wtedy widz jest zimniutki i wyłącza się i nie chce w tym uczestniczyć. Czyli to jest po to, żeby pokazać jakiś taki, no, może dziwny świat, może nawet ekspresyjny trochę świat, może ci ludzie mają za dużo chceń, albo są za wyraźni, ale wydawało mi się, że na potrzeby tej historii i tego filmu tak powinno być. Nie wiem, czy pani odpowiedziała na to pytanie. Nie, okej, rozumiem. Jeśli chodzi o emocje, to tak, rzeczywiście daje to emocje, na pewno. Czyli jeśli ja mogę sobie pozwolić to powiedzieć jakoś pani pytanie, czyli rozumiem, że na przykład scena strzelania była dla pani zbyt gwałtowna, tak, zbyt dużym katalizatorem pytanie tej całej po historii. Co? Pytanie po co? Emocje, okej, okay, tak? No to więc już mówię, no, w płaszczyźnie fabularnej ona była jakby no, opowieścią, co się stało, prawda? I mówiącą o tym, jak wielkim zagrożeniem była bohaterka, a jej partnera przy nim nie było, prawda? Ale ale poza płaszczyzną fabularną, no, jakby ona opowiadała tak naprawdę o tym wszystkim, jakby ona opowiadała o rozstaniu, prawda? Czyli to rozstanie dla pary ludzi, dla mnie jest tak, czy rozstanie związku, rozwód, prawda? Jest czymś tak strasznie intensywnym, jest tak strasznie bolesnym, nagłym i tak dalej, i tak dalej, jak strzelanina na ulicy, którą zrobiliśmy, prawda? Więc jakby jeszcze kolejny, jak na kolejnej jakiejś płaszczyźnie można to w taki sposób analizować. W każdym razie ja chciałem naprowadzać widza na te ścieżki. Jeśli nie mam na razie kolejnych pytań, to ja bym oddała głos Karolinie teraz na chwilę i zapytałabym ciebie o to, w jaki sposób ty patrzysz właśnie na swojego męża filmowego, na Konstantego. Znaczy, bo jest to faktycznie, tak jak tutaj Artur powiedział, że jest to taka dość typowa sytuacja ojca nieobecnego, bo on się niby opiekuje, jest bardzo zaangażowany, ale właśnie w sytuacji kryzysowej nie ma go. Była ta sytuacja z mlekiem, była sytuacja z tym, jak zasypia przy płaczącym dziecku, w końcu właśnie sytuacja tej całej strzelaniny. Zastanawiam się, jak ty tą postać rozgryzałaś tutaj na swoje potrzeby. Chyba takie najuczciwsza taka odpowiedź na to pytanie to jest takie, że dawałam się zaskoczyć, się zaskakiwać. Po prostu nie... Ponieważ weszłam w ten projekt bardzo późno, nie miałam szansy, znałam ten scenariusz, ale nie miałam szansy przygotować się do tej roli dużo wcześniej i po prostu no, skoczyłam na główkę i w momencie, kiedy kręciliśmy różne te fragmenty, o których mówisz, te takie najbardziej krytyczne momenty dla tej
bohaterki i dla tej pary też, bo momenty, które jakby, przez które przejawiał się ich kryzys, to dawałam się jakby przez zaskoczyć przez siebie, przez swoje reakcje, przez sytuację. No chyba takim najbliższym dla mnie takim coś, o coś mogłam się zahaczyć, no to jest moje też macierzyństwo, bo mam dziecko, więc mogłam sobie wyobrazić bardzo łatwo, jakby to wyglądało w rzeczywistości, nie? No i oczywiście to była totalna, wewnętrzna jakaś taka niezgoda, histeria, bunt, brak akceptacji wobec takiego zachowania i tak dalej, nie? Same jakieś takie negatywne uczucia, ale dlaczego? Ale w ogóle o co chodzi? Ale dlaczego tak się zachowujesz? Ale skąd to się bierze? Myślę, że każda matka, która próbuje w tym momencie obronić, która ma nowo narodzone dziecko, działałaby w taki sposób dosyć taki instynktowny, nie? Taki odruch bycia pod takie potrzeby ochrony stada trochę, nie? A jeśli możemy dopytać właśnie o to, w którym momencie weszłaś do tego projektu, jeśli Artur, a też możemy o to zapytać, jak to właśnie się stało, że Karolina stała się tą partnerką ekranową. Dokładnie 24 godziny przed rozpoczęciem zdjęć. Praktycznie bardzo późno. No, także miałam całą jedną noc na przemyślenie roli i no, tak to się stało, że znamy się bardzo dobrze i pracowaliśmy już razem wielokrotnie. Z mojej strony mogę powiedzieć, że bardzo dobrze mi się pracuje z Arturem i że gdzieś tam mamy taki wspólny język, także nie miałam nad czym się zastanawiać za bardzo. Byłam bardzo szczęśliwa z tej propozycji i po prostu starałam się to wykonać jak najlepiej. Wejść w to jak najlepiej, nie wykonać. A możemy zapytać o to, skąd taka gwałtowna w takim razie zmiana? Znaczy, rozumiem, że ktoś wcześniej był w tym projekcie, tak? Tak. Zmieniło się to. Mieć taki pomysł, żeby zagrała to francuska aktorka. Ponieważ no też chciałem budować pewne poczucie obcości tej dziewczyny, że ona tak niby jest u siebie, ale tak nie do końca u siebie, prawda? Czyli że fakt, że jest z innego świata, no również napina troszkę tę sytuację. Natomiast no dosyć długo prowadzimy rozmowy i okazało się, że no był bardzo nieszczęśliwy wypadek, który miała nasza aktorka. Znaczy, mówiąc krótko, jej siostra popełniła samobójstwo chwilę wcześniej. No i ten film, który też no, bardzo mocno dotyka śmierci, no po prostu nie była w stanie w to wejść. To jest ten punkt. Znaczy, jesteśmy przy tych decyzjach obsadowych, to od początku wiedziałeś, że to ty zagrasz również główną rolę w tym filmie, czy rozważałeś jakąś obsadę aktorską inną? Nie. To było, to znaczy tak, myśmy rozmawiali oczywiście, czy to mógłbym być ja, prawda, bo bo ja jestem aktorem z wykształcenia, prawda, bardzo, to jest ciężkie do tego zawodu i chciałbym sobie trochę jeszcze w nim popracować, natomiast się bardzo bałem. Bardzo bałem, czy dam sobie radę i czy w czasie, który mamy, a ten czas, ponieważ mieliśmy skromny budżet, to ten czas siłą rzeczy był bardzo ograniczony, no to były moje główne wątpliwości związane z tym, czy to powinien być ja, czy nie ja. No padło na mnie. Wydaje mi się, że to się broni. Jestem zadowolony z takiej decyzji, mimo że było to trudne, natomiast wydaje mi się, że też jakby te trudności dały pewien rodzaj energii, jakiejś takiej wibracji, no, która jakoś się przenosi i to działa. A w takim razie, jeśli mogę operatorów zapytać, czy wy mieliście takie trochę poczucie na planie, w takim razie, że pracujecie bez reżysera, albo na przykład, że Artur traci gdzieś tam, nie wiem, dystans do jednej albo drugiej roli, w której był? Dobry wieczór. Tak, no to dla nas była taka nowa sytuacja, bo pierwszy raz się tak stało, że
reżyser jest również odtwórcą głównej roli. Troszkę taki syndrom bycia porzuconym przez ojca właśnie. Ale na szczęście myśmy długo z Arturem rozmawiali przed filmem. Także mieliśmy w zasadzie wszystkie sceny odgadane. Rzeczywiście problemem było to, że to jest wszystko dużo bardziej czasochłonne, bo normalnie jest tak, że operator siedzi koło reżysera, oglądamy i od razu na bieżąco można wprowadzić korekty do następnego dubla. Tutaj to trzeba było obejrzeć, czasami nie było czasu i tutaj był zmuszony Artur operatorom zaufać niestety. Także to było tyle ciekawe, bo zawsze się tak przygotowujemy w innych filmach też z reżyserami, że mówimy o tym, gdzie ma być takie znaczenie. Ale troszeczkę tutaj została ta odpowiedzialność przerzucona i to było stresujące, ale też ciekawe. Ale było dwóch. Tak, tylko że nigdy się nie spotkaliśmy z Michałem na planie, bo to ja zaczynałem ten film, a Michał kończył i w związku z tym ja zacząłem, a Michał kończył. Tak, to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo z kolei ja też z Arturem najpierw omawiałem ten film i najpierw nad nim pracowaliśmy, potem Piotrek zaczynał, a finalnie ja go kończyłem, także to jest dość ciekawe. Tak? I nawet ciężko by nam rozgraniczyć powiedzieć, które sceny są czyje, ponieważ to przez cały film się przewija po prostu nasza wspólna praca. A czy tobie też, może nie, że przeszkadzało, ale rozumiem, że ty też nie czułeś się całkiem swoje w tej sytuacji bez szefa, bez ojca? No to jest tak, bardzo, bardzo specyficzna sytuacja, tym bardziej, że jeszcze sami sobie szwankowaliśmy. I Piotr sam sobie, i ja sam sobie, także bardzo jest ciężko na przykład. Czasem robiliśmy bardzo długie ujęcia, w trakcie którego nie jesteś w stanie skonsultować się z reżyserem albo powiedzieć, czy to już jest wystarczające, a Artur jest bardzo taką emocjonalną i energiczną zarazem osobą, więc czasami jak go poniosło, to lataliśmy z kamerą za nim i robiliśmy coś zupełnie innego niż się umówiliśmy, ale to była w sumie właśnie bardzo ciekawa współpraca ze względu na to. To jest takie wyłapane słowo, że się czuliśmy komfortowo. To tak nie można powiedzieć, bo to było bardzo satysfakcjonujące. Także wręcz odwrotnie. I właśnie też to, że sam stałem za kamerą, ja i Michał, byliśmy bliżej Artura i no z tego się zrobiły takie bardzo intymna więź, że byliśmy bardzo blisko siebie, tak jak normalnie reżyser z operatorem siedzą przy podglądzie i są gdzieś tam wycofani z planu, tak tutaj po prostu byliśmy bardzo blisko siebie i właśnie dlatego też Artur mógł sobie pozwolić na to, że robimy coś więcej i nagle improwizujemy i myślę, że to się bardzo sprawdziło. Bo same zdjęcia, właściwie nie wiem, czy wszystkie, oczywiście poza tymi zdjęciami w domu u ojca, ale te warszawskie, to są okolice gdzieś tam Placu Zbawiciela, właśnie, nie wiem, może do długości TR Warszawa, coś takiego, prawda? No to jest różnie, bo to w zasadzie żadna lokacja w tym filmie na zewnątrz nie jest tam, gdzie w środku. I to był dodatkowy problem, bo pamiętasz te nazwy tych ulic? Plener jest na ulicy Oleandrów, a wnętrze jest na Wilczej, pewnie w innej części miasta. Dom ojca jest zbudowany w studiu w ogóle. Także to też wymagało takiej wyobraźni i odwagi, żeby to wszystko połączyć. Proszę Państwa, czy macie pytania? Cieszę, że to jest kolejny film tutaj na festiwalu, który mówi o wartościach, o relacjach między bliskimi sobie osobami, do których trzeba czasami szukać drogi. Brakowało mi w ogóle w ostatnio w filmach właśnie tych tematów, takich tematów
podstawowych dla każdego człowieka. Także dziękuję za te doznania. Tutaj w tym filmie no to są takie doznania mocne, jak dla mnie. Ja się trochę tych bohaterów bałam, nie identyfikuję się z nimi, aczkolwiek wiem, że tacy ludzie są. Obciążeni takimi różnymi przeżyciami i mocnymi, chociaż ja w swoim życiu też mam mocne przeżycia, ale to wszystko, co tutaj zobaczyłam, i tego szaleńca strzelającego, i tak jak tu pani mówiła, nagromadzenie tych postaci takich bardzo trudnych i takich, których się trochę boimy, no jest duże. Także ja mam też takie samo spostrzeżenie. Nie wiem, czy za dużo było. No taką wizję tutaj pan miał i ja to przyjmuję, ale trochę boję się tego świata, boję się takich związków. To, co pan mówi, że pan dotyka tego problemu właśnie tych niepełnych rodzin, to jest bardzo ciekawe, takich nie, może niepełnych, takich pokiereszowanych. I tutaj ojcowie, którzy nie potrafią sprostać tym wyzwaniom ojcowskim, to jest rzeczywiście to, co nas otacza. Ja pracuję w szkole, ja mam bardzo dużo dzieci z niepełnych rodzin, najczęściej właśnie wychowywanych przez matki. Ojcowie no, nie dojrzali do roli ojca. To jest problem tych czasów i to dobrze, że firmy podejmują ten problem. Ja nie wiem, jak będzie się to przekładać na to, żeby to coś się zmieniało, ale dobrze, że takie kino powstaje i że o tym się mówi, powinno się mówić, że ta rodzina jak gdyby rozpada się. Chociaż jest tu wątek z aktorem, tym, za którym ja właśnie tęskniłam, i za panem Malanowiczem, którego znam z dawnych ról jego. Myślałam, że ten pan nie gra już. Bardzo się cieszę, że zobaczyłam go w takiej roli, takiej bardzo wyrazistej. Że jeżeli państwo będziecie się widzieć, to proszę powiedzieć, że jest taka osoba z Koszalina, która po prostu pamięta z dzieciństwa, z młodości jego rolę. Jestem pod dużym wrażeniem gry tego właśnie aktora. I co jeszcze? Aha, chciałam wrócić do tej sceny, kiedy z okna szaleniec strzela do tych ludzi i zaraz mamy przeniesienie do mieszkania bohaterów. I co mnie uderza, co mnie zaskakuje, chociaż ja to rozumiem, ci bohaterowie, może nie matka, ale ona tutaj też się wpisuje w to moje zaskoczenie. Oni są bardzo skupieni na sobie, na tym, że mają się rozstać, natomiast w ogóle nie ma reakcji na to, co się wydarzyło. Tam ludzie zginęli, a oni tylko zajmują się, że ona odchodzi, ona jest poruszona, bo ona też uniknęła śmierci i tak dalej, ale ten pan też nic nie mówi na temat tego, że ci ludzie zginęli. Dla mnie są to obce takie po prostu reakcje. To było dla mnie takie zaskakujące i myślę, że te osoby też taki mają problem taki właśnie z patrzeniem trochę na innych wokół siebie, bo ta scena była bardzo mocna. Myśmy podskoczyli tam na tych fotelach i nie wiem, ta reakcja była dla mnie taka dziwna, wskazująca, że to są ludzie bardzo skupieni na sobie, na swoich przeżyciach tylko. One są ważne, ja rozumiem, z ich perspektywy, tylko dla mnie to widzę no, takie właśnie zaskakujące. Ale dziękuję za ten film. Spóźniłam się, bo ja się zawsze spóźniam, bo pracuję i tak po prostu wpadam, kiedy mogę, ale kolejny film, który no, mnie bardzo satysfakcjonuje. Cieszę się bardzo, że w moim mieście państwo gościcie, że przyjeżdżacie, tego Koszalin potrzebuje. Ja się dziwię, że z Koszalina mało osób chodzi, ale ja cały czas mówię, że tyle ciekawych rzeczy się dzieje, no ale film trzeba kochać i się nim interesować, żeby przychodzić i wpadać tak, jak ja wpadam. Zaraz wypadnę, ale potem znowu wpadnę. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że pani pytanie, jeśli tak mogę powiedzieć, brzmi dlaczego? Pani, dlaczego taka, nie inaczej? Dlaczego taka reakcja, albo dlaczego brak reakcji na tamtych ludzi, tak? Znaczy tak, ja może najpierw jeszcze odniosę się, przypomniało mi się teraz, jak pani mówiła, słowa jednego z moich profesorów, świętej pamięci pana Hasa, Jerzego Wojciecha, który zwykł mówić, że jeśli syfilityk idzie ulicą, to widzi przede wszystkim gabinety wenerologów. I trochę to tak jest, wie pani, oczywiście jest to żart, ale trochę to tak jest, że w momencie, w którym mamy jakiś problem,
albo w momencie, kiedy nie możemy sobie z czymś poradzić, to nasza uwaga bardzo wybiórczo, ale przede wszystkim styka się z rzeczami, które mają jakiś związek z tym naszym problemem albo z naszą sytuacją w danym momencie. I to jest może a propos tych postaci, a nie innych, które pojawiają się w filmie. Natomiast jeśli chodzi o scenę kłótni po scenie strzelaniny, no to zawsze w każdej sytuacji, w momencie, w jakichś takich momentach kryzysowych czy konfliktowych, no jest jakaś hierarchia ważności załatwienia interesu, prawda? Bo tak naprawdę coś, co postaci robią na ekranie, to te postaci bez przerwy załatwiają jakąś sprawę. I to posuwa akcję do przodu, prawda? Nie ma postaci, która nie załatwia jakiejś sprawy. Jeśli tak jest, to taką scenę się wycina. W związku z tym te postaci przez cały czas muszą załatwiać jakąś sprawę. A ponieważ chciałem zbudować tutaj kulminację między tymi ludźmi, w związku z tym główną sprawą, którą oni mają załatwić, znaczy główne zadanie dla aktora, to jest zatrzymać kobietę, żeby ona nie odchodziła, bo on nie chce, żeby z domu zniknęło jego dziecko i żeby rozpadła się rodzina, a dla niej, żeby jak najszybciej stąd uciec, ponieważ ona nie chce mieć nic wspólnego więcej z tym człowiekiem, ponieważ czuje się zagrożona. I to dlatego oni nie rozmawiają o tym, co się stało, ponieważ widz to przed chwilą zobaczył. Jeśli oni zaczęliby rozmawiać o tym, co się stało, to pani momentalnie by zaczęła ziewać. Ponieważ pani to już zobaczyła, pani to przeżyła. Tylko częściowo jak gdyby przekonał mnie. Znaczy ja rozumiem, z tym, że no nie, tutaj jest taki mój jak gdyby no, zarzut może trochę tylko do bohaterów, tak? Że oni są tak bardzo na sobie skupieni, ale ja przyjmuję jak gdyby tę opcję, którą pan się kierował. Jak najbardziej. To jest po prostu taka moja interpretacja, takie spostrzeżenie. Ja chciałabym tu dodać swoją interpretację tego. Moim zdaniem też trzeba wziąć pod uwagę, ci ludzie to są artyści i to jest aktorka i to jest reżyser. I moim zdaniem ich osobowość też jest bardzo zdeterminowana. Znaczy osobowość w ogóle człowieka jest zdeterminowana zawodem, który wykonuje. Wydaje mi się, że i tutaj jakby mówię to też tak trochę autokrytycznie, że jesteśmy potwornie skupieni na sobie. Znaczy, że jeżeli nam zabijają sąsiada, to jesteśmy rzeczywiście bardziej zajęci tym, że się w tym momencie rozstajemy, niż tym, że tam umarł człowiek. I znaczy, z mojej strony odpowiedź brzmiałaby tak, że po prostu to jest jakieś takie egoistyczne bardzo skupienie na sobie i na tym, co w danym momencie przeżywamy. Przeżywamy to, co się dzieje wokół nas tylko i wyłącznie przez siebie. Nie jest oczywiście reguła, jakby nie mówię za kolegów, za wszystkich, ale wydaje mi się, że gdzieś tam te postaci są naznaczone też tym. No ale ja powiedziałam, właśnie tak odbieram. To ja się z panią zgadzam. A jeszcze ja chciałam zapytać panów operatorów, ta scena z pożarem, bo to w studiu, tak, było robione, ale to tam też komputerowo jakoś to się robi, czy nie? Czy jest ten pożar, jak to wygląda? Nie no, niestety musieliśmy spalić pana Alanowicza. Tak, oczywiście, oczywiście to jest wszystko robione tak zwanymi warstwami, czyli najpierw kręcimy aktora na łóżku, potem kręcimy różne fazy ognia. To potem jest w komputerze sklejane w jedną całość. Proszę państwa, czy są jeszcze jakieś pytania, bo wiem, że musimy kończyć już powoli, więc jeśli nie ma tych pytań, ja tylko podzielę się jedną rzeczą na koniec dotyczącą zakończenia, bo siedziałyśmy z koleżanką obok siebie i dla mnie to zakończenie było strasznie smutne. To nie było strasznie, no może nie strasznie, ale nie, było jakąś formą dobrego zakończenia. Tak, ja mogę coś, bo jeszcze chciałabym dodać do tego, co pani powiedziała tutaj, co państwo powiedzieli, że pamiętajmy, że bohater jest w żałobie, to jest stan psychiczny, w którym się absolutnie inaczej odbiera rzeczywistość. Ten cały taki projekt, żeby oswoić śmierć przez dotknięcie i właściwie taka niechęć, żeby się z tym na poziomie emocjonalnym zmierzyć, no to też jest jedna z warstw tego filmu, a to o czym pan powiedział, o tym syfilityku, no to jest taki tak zwany proces dostępności poznawczej. To jest wszystko absolutnie zgodne. I
No bardzo, bardzo mnie zaintrygował ten film właśnie dlatego, że on ma w sobie takie różne pęknięcia, on jest momentami bardzo gwałtowny i no zrobił na mnie duże wrażenie, a myślę, że inaczej niż Patrycja, to zakończenie było dla mnie kojące, że właściwie no, ten, że nastąpił spokój, że właściwie no, no tak, no nie mają już sobie nic do powiedzenia, mają wspólne dziecko, mają teraz inne życia, ale był dla mnie był w tym spokój. No właśnie, a dla mnie było dużo smutku, że jest powitanie i pożegnanie po prostu w tej samej chwili. Znaczy, może nie, żebym się tłumaczył z tego, natomiast no te filmy nasze, które opowiadamy, są jakimiś historiami. Ja uwielbiam opowiadać historie. Dzielimy się historiami, ale też dzielimy się jakimiś naszymi takimi myślami o życiu, o świecie. Trochę rozliczamy się z jakichś postaw naszych, prawda? Koniec tego filmu właściwie mówię o tym, że niezależnie od tego, co się stało, my musimy żyć. My musimy żyć i to nie jest ani pozytywne, ani negatywne. To jest po prostu jakiś fakt. Nie można się na to obrażać, tak jak nie ma co się obrażać na to, że człowiek ma nos albo ucho, prawda? Nie jest gładki. Tak jest. Tak jest, a jakaś dojrzałość no każe nam iść dalej, prawda? Każe nam nie poddawać się, niezależnie od tego, co się stało, kto odszedł, kto umarł i kto zginął, prawda? Bo jesteśmy zobowiązani, żeby dalej żyć. Artur, to ja jeszcze tutaj dodam, że mi się jednak wydaje, że to jest pozytywne, bo przed tym prologiem to zostawiamy naszego Konstantego w takim stanie, że on mógł niedobrze się powiesić, tam dwie sceny później, prawda? Także to, że widzimy, że oni jakoś to życie sobie ułożyli, to jest pewnego rodzaju happy end. No tak. Tak a to, że rzeczywiście tak. Oni się dostają jakimś takim w zasadzie banalnym dialogiem, że to jakby nie jest o emocjach, ani o niczym. No to, ja tutaj bardziej brałam pod uwagę punkt widzenia dziecka, które po prostu się wita z ojcem i się żegna z matką. Jakby w tym sensie miała po prostu takie smutne ukłucie, że tak, że to jest powitanie połączone z pożegnaniem, że to się po prostu w tej samej chwili dzieje. Chciałabym jeszcze panu Włodzimierzowi oddać na koniec głos i jakąś opinię dotyczącą tego filmu, dlatego że spotkaliśmy się kilka godzin wcześniej tutaj przy okazji filmu. Nie, nie będę pewien. Absolutnie nie chcę, żeby pan porównywał czy cokolwiek, po prostu jestem ciekawa, co w tym scenariuszu, w tym projekcie Artura tutaj pana zachwyciło, zainteresowało pewnie pan powie. Ja myślę, że pan Artur dobrze wie co. Jakie były powody, dla których myśmy ten film zrobili, nie? Ale oczywiście to sama cała opowieść mnie zaintrygowała, to prawda. I ten film miał początkowo mieć trochę inny kształt, on ewoluował, ale ja tam jestem bardzo zadowolony, że to tak wypadło, a nie inaczej i że w końcu ja ten film z panem Państwem tutaj mogłem zrobić, Państwu pokazać. No bo trochę sobie to tak wyobrażałem i rozmawialiśmy tam kiedyś sobie z reżyserem, gdzie ja mówiłem, że tam te fragmenty, o które on tam walczył przez chwilę dłuższą, zanim doszło do tego ostatniego kształtu, są mniej istotne. I okazało się, że chyba tak się okazało, jak sobie już wyobrazili w końcu i dobrze. Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękujemy. Niestety musimy kończyć, ale zapraszamy do dalszych rozmów już gdzieś, nie wiem, na korytarzu na zewnątrz albo w kawiarni. Bardzo dziękuję Państwu za cały festiwal w tym roku. Bardzo dziękuję twórcom. Ja również bardzo dziękuję.